Cafe Muza. Przy konsolecie nieustająca Agnieszka Łukasiewicz. Wizje, jeśli Państwo mają ochotę się włączyć, także w tę przestrzeń realizuje Grzegorz Adamczyk. Wydawcą tej audycji jest Karol Furtak, a ja się nazywam Marcin Majchrowski. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. A jeśli ten sygnał zabrzmiał, to wiadomo, że będzie gość o tej porze. Kompozytor, dyrygent, organista, organizator życia muzycznego, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, profesor wizytujący uczelni w Niemczech, Finlandii i Stanach Zjednoczonych, wreszcie ekspert w dziedzinie historycznego budownictwa organowego i mam nadzieję, że wszystkie aktywności naszego gościa wymieniłem w odpowiednim porządku i odpowiedniej kolejności. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Mikołaj Szadejko, artysta o niespożytej energii i nietuzinkowych pomysłach. Bardzo serdecznie Cię witam w studiu. Dzień dobry, witam Państwa, witam. To od razu Cię przepytam w takiej kolejności. Przyjechałeś do nas prosto z... Teraz z Gdańska, ale generalnie wczoraj byłem jeszcze w 4 krajach europejskich, także było bardzo intensywnie, bo startowałem z Belgii, musiałem dojechać przez Holandię do Szwajcarii, potem przez Niemcy wrócić do Polski, więc było... No, było ostre. Jeszcze pomiędzy musiałem zagrać koncert, także udało się. I ile godzin ci to zajęło w takim razie? No, jak wyruszyłem o 4 rano, to w Gdańsku byłem o północy. Intensywny oczywiście dzień. Z tym koncertem w Szwajcarii, w Bazylei. Tak, bardzo dzień. Intensywny. Ale w Bazylei też byłeś chyba troszeczkę wcześniej, po ubiegłym tygodniu. Tak, tam się w tym tygodniu tak się poukładały koncerty, że musiałem najpierw pojechać do Bazylei, żeby przygotować koncert. Tam też się spotkałem z ludźmi z Scholi Cantorum Basiliensis, a potem pojechałem do Belgii, w której też grałem koncert. No i po tym koncercie belgijskim wróciłem do Bazylei, żeby zagrać ten przygotowany koncert, no i potem wracałem tutaj skoro świt i co koń wyskoczy, żeby być z Państwem. Jak Państwo słyszą, artysta o niespożytej energii i jeszcze doskonale programujący czas, bo czasu Ci na te wszystkie aktywności starcza w ogóle, Andrzeju? Powiem tak, nauczyłem się planować ten czas, więc staram się, żeby to wszystko było dobrze zaplanowane i żeby to na wszystko ten czas starczał, aczkolwiek czasami mam wrażenie, że jednak troszkę zawiaduję chaosem. Dlaczego aż tak? No bo jeżeli w pewnym momencie zaczyna być tych rzeczy bardzo, bardzo dużo i tutaj chyba coś tam jest to związane troszeczkę z moim takim lenistwem. Ja nie wierzę w twoje lenistwo. No jednak mimo wszystko to czasami, jeżeli się coś, co jest nie do końca zaplanowane, nie zrobi w tym czasie, w którym to było zaplanowane, zaczynają się rzeczy nawarstwiać, wtedy trzeba rzeczywiście mocno się nagłowić, no ale jak na razie jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby była jakaś katastrofa, więc chyba jednak ten czas dobrze planuję. To znaczy o żadnym koncercie nie zapomniałeś, o żadnej aktywności nie zapomniałeś? Tak? Nie, aczkolwiek teraz zdarzyło mi się właśnie, że przygotowując koncert właśnie w Bazylei, zostawiłem nuty do koncertu w Belgii, więc była część tych nut musiała do mnie drogą internetową dotrzeć. No akurat jeśli chodzi o organy, to te nuty czasami są dosyć potrzebne ze względu na to, że każdy instrument jest inny, trzeba tam rejestrację wpisywać i tak dalej, więc to pod tym względem technicznym jest dosyć istotne. No ale wszystko się znowuż udało. Dzięki współczesnym dobrociom technologii można było te nutki zeskanować, przesłać i mieć je po prostu. I grać z nich. Rozumiem, że z technologii korzystasz, ale w takim razie, jeżeli tak bogata jest ta twoja aktywność zawodowa, to masz jakąś asystentkę, asystenta, kto ci panuje nad kalendarzem? Tak, próbowałem współpracować z różnymi ludźmi, no ale to chyba jest dosyć skomplikowane. I w tym momencie tak na dobrą sprawę takiego 100% asystenta, asystentki nie mam. aczkolwiek no, jest kilka osób, z którymi, które pomagają mi w różnych działalnościach, no bo bez tego by się nie dało. No a znowuż przy takich, zwłaszcza tych menadżerskich działalnościach związanych z organizacją festiwali, czy nagrań i tak dalej, no to tutaj no, już jest grono osób, które po prostu, bez których to się nie może odbyć, bo samemu człowiek nie jest w stanie po prostu fizycznie nic zrobić. To do tego wątku wrócimy, natomiast chciałem rozpocząć od, bo to było wszystko tytułem, ale jeszcze nie zapytałem cię o jedną rzecz ważną, która wyróżnia cię od sposobu poruszania się gości, którzy przyjeżdżają do studia audycji Cafe Muza, bo przyjechałeś do nas na... No na rowerze przyjechałem, ale nie z Gdańska, tylko z Gdańska przyjechałem pociągiem, no i z dworca centralnego przyjechałem tutaj na rowerze. Staram się poruszać rowerem, zresztą wydaje mi się, że po Warszawie najlepiej poruszać się rowerem mimo wszystko, bo tak. Są odległości. Wiesz, odległości to raz, a dwa, no, komunikacja innymi środkami lokomocji bywa czasami dosyć utrudniona i jest narażona na taką pewną niepewność co do terminowego dotarcia do celu, a na rowerze można rzeczywiście sobie dobrze zaplanować czas, w którym można dojechać do jakiegoś miejsca i kiedy jestem w Warszawie i jest odpowiednia pogoda, to raczej zawsze zabieram ze sobą rower i tutaj pomiędzy tymi różnymi miejscami, których muszę różne interesy załatwiać, a z reguły jest tak, że przyjeżdżam na jeden dzień i w tym jednym dniu muszę zrobić całą masę różnych spotkań. No tak, już sobie wyobrażam rzeczy. po wczorajszym twoim dniu. Tak, więc ten rower jest bardzo pomocny. No w Gdańsku też staram się do pracy jeździć rowerem. W ogóle uważam, że ten rower jest takim bardzo fajnym wynalazkiem. Daleko masz do pracy? Ile kilometrów dziennie robisz? Rower wziął się z tego, że kiedy samochodem jeździłem do pracy, to trasę, którą normalnie pokonuję w 15 minut, w godzinach, w których musiałem dojeżdżać do Akademii Muzycznej, zabierało mi to ponad godzinę. Teraz jadąc rowerem zabiera mi to 20-25 minut, więc jadę tym rowerem trochę czasami przy tej ulicy i odczuwam taką schadenfreudę, patrząc na te wszystkie korki, które stoją i których ludzie po prostu no, nie mogą się dalej poruszać, a ja swobodnie. Jak swobodnie, najbardziej. Tak, jak najbardziej. Schadenfreudę odczuwa Andrzej Szadejko. Umówiłem się z tobą na wypełnienie pewnego kwestionariusza takiej zabawy towarzyskiej, która no, dość długo w różnych kręgach europejskich towarzyszy różnym grupom towarzyskim czy społecznym. Mówię tutaj o kwestionariuszu Prusta. Chcesz na pierwsze 4 pytania odpowiedzieć teraz? No powiem szczerze, że w życiu nie widziałem czegoś takiego. I jak sobie przeczytałem te pytanie, to w większości w życiu sobie nie zadawałem, więc czasami będzie trudno, no ale spróbujmy. Ale przygotowałem ci taki rodzaj pracy domowej, więc może sprawdźmy, jak to się odbyło. Główna cecha mojego charakteru? Jednej chyba bym trudno mógł wymienić, ale jeśli miałbym wymienić, to wymieniłbym 2. Z jednej strony to są wątpliwości, a z drugiej to jest cierpliwość. O. Cechy, których szukam u mężczyzny. No i tutaj chyba wielu tych cech trzeba by było. To mądrość, odpowiedzialność, fantazja, otwartość umysłu, ostrość widzenia z tym związana, prawdomówność, poczucie humoru, no niezależność, wyrozumiałość, gotowość do poświęcenia, do pomocy, ale też i opiekuńczość, wrażliwość, odwaga cywilna, zaradność, moralność. No dużo różnych cech trzeba by było, aby ten mężczyzna był mężczyzną. Cechy, których szukam u kobiety? To myślę, że to można by wymienić wszystkie te, które poprzednio wymieniłem. To spokojnie, bo w końcu nie różnimy się aż tak bardzo. Natomiast oprócz tego chyba jeszcze dodałbym no, seksapil, naturalność, jakąś czułość. No i te wszystkie trzeciorzędne cechy, które chyba bez tych pierwszorzędnych to raczej byłyby drugorzędne. Rozumiem. Co cenię najbardziej u przyjaciół? Na pewno lojalność i wierność. To są takie rzeczy, które są bardzo ważne w takich przyjacielskich stosunkach. To nie zadam ci pytania, jaka grupa przyjaciół cię takich najwierniejszych otacza, bo może to jest zbyt osobiste pytanie. No przyjaciół ma się niewielu, więc to nie jest jakaś bardzo duża grupa, to jest kilka osób zaledwie. Dobrze, wrócimy do kwestionariusza Prusta, bo tych pytań jest prawie 20, więc one nam będą tak towarzyszyły tutaj w kontrapunkcie tej naszej rozmowy. To taka współczesna spowiedź trochę, tak? No troszkę tak, ale wiesz, oczywiście z przymrużeniem oka ją trochę potraktujmy. Tak. Powiedz, jak to się zaczęło w ogóle, ta cała przygoda twoja artystyczna z muzyką? Tak, no ta przygoda z muzyką, ja to opowiadałem już w różnych miejscach, ona się zaczęła dosyć śmiesznie, ponieważ jakby dwie rzeczy miały na to wpływ. Jedna to był taki serial rysunkowy, Był sobie człowiek, francuski. Tak, francuski, tak. I tam w czołówce to się zaczyna wszystko toccatą d moll Jana Sebastiana Bacha i powiem szczerze, że to zawsze na mnie duże wrażenie robiło. Ja się dopiero bardzo, bardzo wiele lat później dowiedziałem, że tę toccatę d moll grała Marie-Claire Alain. To jedna z takich najważniejszych wykonawczyń, jeśli chodzi o muzykę organową. No i to był taki impuls do tych organów, no ale drugim impulsem, nie mniej ważnym chyba było też to, że w kościele parafialnym, w parafii, przy której mieszkałem, no był organista, wykształcony organista. On był po tej szkole przemyskiej, organowej i on po prostu dobrze grał na organach, dobrze te organy umiał dopasować do wielkości kościoła, do wielkości ilości osób, które były w kościele. Takim, zawsze pamiętam, że chwała na wysokości to było coś takiego, co on tam używał bardzo takich mocnych rejestracji i to zawsze na mnie mocno wpływało, więc takie dwa, z takiego wczesnego dzieciństwa, dwa takie są wspomnienia. No ale niestety organy w czasach, kiedy zaczynałem, organy nie były możliwe do nauczania, ponieważ to były jeszcze czasy komunizmu i w szkole podstawowej muzycznej po prostu nie było organów. Nie było klasy organów, tak. To więc trzeba było zacząć od czegoś innego. Zacząłem oczywiście od fortepianu i dopiero w drugim stopniu w liceum muzycznym na Gnilnej rozpocząłem naukę gry na organach u pana Bronisława Falkowskiego. No i kontynuowałem ją potem w całym moim dorosłym życiu i w całej mojej karierze takiej edukacyjnej, tak bym to nazwał. Ale wydaje mi się, że ten fortepian też gdzieś tam mi towarzyszył bardzo mocno, bo jeszcze będąc na studiach w Gdańsku, to te zajęcia z fortepianu, można powiedzieć, że były równoznaczne, a czasami nawet przeważały nad tymi organowymi, więc tak to wyglądało. No tutaj chyba też mogę powiedzieć, że miałem niebywałe szczęście do nauczycieli, do profesorów, do tych ludzi, którzy przekazywali mi wiedzę. Ale nie tylko wiedzę, bo też pewien sposób podejścia do sztuki, sposób podejścia do życia, do tego, jakim być człowiekiem. Także tutaj też myślę, że wielu z nich przyczyniło się do tego, kim teraz jestem, w taki mocny sposób. A wymienisz nazwiska? Tak, no myślę, że zaczynając od pana Falkowskiego, pamiętam, że w roku dyplomowym to była taka sytuacja, kiedy on mi zadał program, który mam zagrać na dyplomie, to się przygotowuję przez cały rok, no ale po tym zadaniu programu właściwie przychodziłem na zajęcia i grałem te utwory tam, co i rusz to mając coraz więcej przygotowane, a on siedział i nic nie mówił. I w którymś momencie, no był ten dyplom, zagrałem ten dyplom, dostałem no, wysoką ocenę celującą i on po tym dyplomie mnie zabrał do siebie, no i powiedział mi, że mówi: Andrzeju, ja pewnie byłeś zdenerwowany tym, że ja cię tak zostawiłem, w cudzysłowie, z tym, co masz przygotować na ten dyplom, ale mówił, ale ja obserwowałem, co ty robisz, więc wiedziałem, że to wszystko posuwa się w dobrą stronę, natomiast w życiu nie będzie tak, że ktoś cię będzie za rękę prowadził. Będziesz musiał wszystkiego sam doświadczyć i sam się nauczyć i chciałem, żebyś po prostu nauczył się sam pracować. No i to była taka nauka rzeczywiście chyba jedna z najważniejszych, taka może nawet nie tyle muzyczna, ile w ogóle w podejściu do pracy, że po prostu trzeba samemu pracować i dążyć samemu do celu i uświadamiać sobie różne rzeczy. No potem w Akademii Muzycznej w Gdańsku miałem wspaniałych też wykładowców różnych, bo i historii muzyki i pani Szlagowska na przykład, ale też i z organów pana Leona Batora i z fortepianu pana Jana Kulesze. Pan Bator był fantastyczny, jeśli chodzi o muzykę polską organową. On tutaj naprawdę grał tego dużo, pokazywał mi. To było dla mnie też coś nowego. Ja wcześniej oczywiście tej muzyki nie znałem, więc bardzo tak chłonąłem to wszystko, co on tam mi pokazywał, ale właśnie chyba takie najbardziej tak formujące były rozmowy przy okazji zajęć z fortepianu z panem Janem Kuleszą, gdzie on, no żeśmy toczyli boje słowne na temat tego, na temat wyższości fortepianu i organów, który z tych instrumentów ma większe możliwości. I który? No każdy stał przy swoim stanowisku. Natomiast to na pewno było inspirujące i pamiętam też w kontekście dzisiejszej pracy, kiedy teraz troszeczkę pracuję nad utworami Mozarta, i to właśnie przypominają mi się te dyskusje z tamtego czasu, kiedy on no tak mocno zachęcał mnie do tego, żebym ja jednak zabrał się za Mozarta, bo graliśmy Chopina, graliśmy Lutosławskiego, graliśmy Debussy'ego i tak dalej. A ja tego Mozarta nie za bardzo chciałem. Mówiłem, że to taka płaska muzyka, taka właściwie taki entertainment i nic nieznaczący. On mi powtarzał, że to absolutnie nie jest to, że to jest w ogóle kwintesencja muzyki i tak dalej. No i wydaje mi się, że chyba musiałem dojrzeć do tego i dorosnąć do tego. No i tak teraz chyba dorosłem po tych kilkudziesięciu latach i zacząłem się zabierać za tego Mozarta, za sonaty fortepianowe, które chciałbym przygotować na organach. No i jak sobie ćwiczę, to myślę sobie właśnie o tym profesorze. No potem przeniosłem się do Warszawy, do Akademii Muzycznej i tam studiowałem u Jachima Grubicha. No to jest chyba jeden z najważniejszych w ogóle polskich organistów w historii polskiej organistyki. I pamiętam, że od zawsze fascynowało mnie u pana Grubicha, w jaki sposób on potrafił rejestrować utwory, jak dobierać barwy. To było bardzo wszystko takie nieortodoksyjne i tutaj też pamiętam, że za moich czasów, to były lata 90., przychodził wtedy ten trend tego historycznego grania i wtedy te wszystkie traktaty, te wszystkie rzeczy, które mówią, w jaki sposób trzeba rejestrować dane utwory, były tak na topie. No i on był też krytykowany za to, że on nie stosuje się do tego zupełnie. Natomiast to, co on robił, to była sytuacja taka, że on po prostu słuchał utworów i starał się wydobyć z brzmienia danego instrumentu, który z reguły albo czasami nie był najwyższej jakości, starał się po prostu wydobyć to najlepsze brzmienie, które będzie dla danego utworu odpowiednie. I to podejście też bardzo dużo mnie nauczyło, bo oczywiście trzeba mieć wiedzę i ja też jakby uczę swoich studentów na temat tego, w jaki sposób historycznie robiono to i tamto. Natomiast sama wiedza na temat tego, że używano takich zestawów rejestracji albo takich zestawów rejestracji w danym utworze, to jest za mało, bo te rejestracje, one były używane w konkretnym jakimś kontekście, na konkretnym instrumencie. To było konkretne brzmienie, to były konkretne rodzaje piszczałek, konkretne rozwiązania technologiczne tego instrumentu, które umożliwiały zastosowanie tej rejestracji i potem no, zaistnienie muzyczne tego instrumentu. Więc to jest dużo bardziej kompleksowe niż tylko taka sucha formułka, że trzeba użyć pryncypał 8, 4, 2 i miksturę i mamy już pleno, nie? Czyli nie jesteś zwolennikiem ortodoksji w tym względzie? Jestem zwolennikiem ortodoksji we względzie wiedzy, to znaczy, tak, że trzeba wiedzieć bardzo dokładnie, co było. Ale kwestia niuansów i wrażliwości, dopiero, tak? Tutaj ten ostatni etap nauki mnie nauczył tego, ponieważ właśnie potem po tych studiach warszawskich pana Grubicha, gdzie właściwie głównie grałem romantyczną muzykę, to też było ciekawe, bo w Gdańsku zaczynałem od muzyki współczesnej, potem w Warszawie grałem muzykę romantyczną, a potem pojechałem do Bazylei i studiowałem Schola Cantorum i tam grałem muzykę dawną. I tam było tak, że każdy semestr był poświęcony konkretnemu tematowi, na przykład, nie wiem, synowie Bacha, albo muzyka francuska klasyczna, albo coś takiego. I oprócz tego, że graliśmy w dużej mierze właśnie ten repertuar w danym semestrze, to jeszcze były wycieczki do tych miejsc, w których są instrumenty poświęcone właśnie z tego okresu. I te instrumenty to była największa nauka. To wtedy, w tym momencie ta cała wiedza, którą człowiek zdobył, te wszystkie wiadomości dotyczące rejestracji, dotyczące tego wszystkiego, jak te utwory były napisane, i siadało się do tego instrumentu, zaczynało się grać i wreszcie można było zrozumieć właściwie dlaczego, o co chodzi, jakie jest brzmienie właściwe tego instrumentu. I tutaj dochodzimy do tego elementu, że potem, kiedy mam zagrać ten dany utwór na innym instrumencie, który nie jest w tej stylistyce, no to mam w głowie to brzmienie i szukam tego brzmienia. Albo uda się to brzmienie osiągnąć na tym innym instrumencie, no albo muszę poszukać zupełnie nowego brzmienia, też które będzie odpowiadało tej muzyce. Więc ta ortodoksja jest taka, że potem trzeba jakby ją trochę zarzucić i jednak używać uszu. Andrzej Mikołaj Szadejko, organista, kompozytor, dyrygent, organizator życia muzycznego, jest gościem audycji Cafe Muza w programie drugim Polskiego Radia. Dzisiaj, w niedzielę, 22 września. No to a propos tej wrażliwości, pierwszy przykład muzyczny, który wyselekcjonowałeś tutaj ze swojej ogromnej dyskografii. Zaraz cię przepytam o to, kiedy ty to zdążasz nagrywać. Fragment płyty Musica Baltica 1. Keire Wider. Tak tytułem bogactwa dorobku Andrzeja Mikołaja Szadejki nagranie z płyty Musica Baltica 1, czyli barokowe kantaty z Gdańska. To był fragment kantaty Johanna Daniela Puklica. Fragment dzieła Johanna Daniela Puklica nagrany z Goldberg Baroque Ensemble, zespołem, który prowadzisz i którym dyrygujesz tutaj. 22 645 22 22 to doskonale państwu znany numer naszego telefonu, który uruchamiamy dla państwa. Jeśli państwo chcą porozmawiać z naszym gościem, z Andrzejem Szadejką, to gorąco do tego zachęcam. Następne 4 pytania z kwestionariusza Prusta. Moja główna wada? Znowu chyba bym jednej nie wymienił. Wydaje mi się, że właśnie lenistwo to jest wada, z którego bierze się ta pracowitość. Nie wierzę i kokieteria. Nie. To ma swoje uzasadnienie. I upór, bo to z tej cierpliwości czasami jest tak, że no, nie potrafię odpuścić i to też nie jest chyba dobre. To lenistwo wynika z tego, że po prostu dlatego, że jestem leniwy, to tak sobie planuję wszystko, żeby tak wszystko zrobić, żeby żeby mieć jak najwięcej czasu na inne rzeczy. Dobrze. Moje ulubione zajęcie? No i tutaj był duży problem i zastanawiałem się, co ja mam tutaj powiedzieć, więc może powiem tak, że wiele rzeczy na literę S. To znaczy? No, seans filmowy, słodycze, sauna, sen i tak dalej. Dobrze. I tak dalej. Moje marzenie o szczęściu? Tak, no pewnie można by powiedzieć, że szczęściem jest to, że można realizować swoje plany i swoje marzenia, ale chyba takim największym szczęściem jest to, kiedy można to robić i można się dzielić tym z drugą osobą. To jest chyba największe szczęście. Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk? Nic. Znaczy ja nie mam obsesji, natomiast mam lęk wysokości. Na przykład nie mogę wchodzić na jakieś konstrukcje zbudowane przez człowieka, ale na przykład w górach, czy jak wejdę na drzewo, to nie mam tego problemu. Czyli to chodzi tylko i wyłącznie o to, co się wiąże jakby z wynalazkami cywilizacyjnymi. Tak, to jest dosyć utrudniające życie, jeśli chodzi o organy i na przykład bycie ekspertem organowym, kiedy trzeba wchodzić na rusztowania i tak dalej. No powiem szczerze, że jest to zawsze dla mnie bardzo duże wyzwanie. A kiedy przyszła ta pora, że właśnie stwierdziłeś, że możesz być ekspertem organowym i bo wiem, że państwo też pewnie to wiedzą, że Andrzej Szadejko był zaangażowany w odbudowę co najmniej 2 instrumentów w Gdańsku, prawda? Tak, 3 właściwie. 3. To znaczy, to to się zrodziło, na to się złożyło kilka rzeczy. Pierwsza to taka, że no, studiując w tej Scholi Cantorum, tak jak wspomniałem, ten proces nauczania nie polegał tylko na odtwarzaniu utworów, ale także myśmy jeździli do tych instrumentów i myśmy te instrumenty po prostu poznawali od podszewki. Wchodziliśmy do nich, profesor nam pokazywał, profesor Zehnder pokazywał nam różne rzeczy i tak dalej, więc to też było takie bardzo pouczające. A dwa, no w 2002 roku, kiedy dowiedziałem się o tym, że w Gdańsku niby odkryto zabytkowy instrument w kościele Franciszkanów, wtedy jeszcze mieszkałem w Bazylei, pojechałem do Gdańska, żeby to zobaczyć. Oczywiście to wszystko było tak jak trochę w tym dowcipie, że nie odkryto, tylko już dawno wiedziano o tym. Nie zabytkowy instrument, tylko szafę organową. No jedyne, co się zgadzało, to ten właśnie miejsce, że to jednak było w kościele Franciszkanów, a nie na Placu Czerwonym, jak w dowcipie. Natomiast tam patrząc na to wszystko i mając w głowie też tę wiedzę, którą miałem już w tym czasie, no, miałem za sobą też dziesiątki, jeśli nie setki koncertów, które zagrałem w całej Europie na różnych instrumentach. Pomyślałem, że mógłbym pomóc i od tego się zaczęło. Zacząłem zgłębiać tę wiedzę, zacząłem się uczyć, zacząłem czytać, zacząłem szukać, robić kwerendy. No i tak to jakby to w ten sposób się rozpoczęło. Tak na dobrą sprawę pierwsze jakieś prace takie, które żeśmy realizowali, to był dopiero 2008 rok, więc miałem dosyć dużo czasu, żeby się przygotować. Tak. Załóż słuchawki, bardzo cię proszę, bo mamy pierwszy telefon. Pani Elżbieta z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę mam tremę, że jestem tym pierwszym gościem. Dlaczego? No właśnie dlatego. Nie wiem, czy jest takie pytanie z kwestionariuszu Prusta, kiedy masz największą tremę. Nie ma. Nie ma. A chciałam zapytać pańskiego szanownego gościa w związku z tym, że jest mieszkańcem Gdańska, a ja mam sentyment do tego miejsca, bo wprawdzie tam się nie urodziłam, ale spędziłam wczesne lata dzieciństwa w Gdańsku. Nawet byłam tam ochrzczona w kościele na ulicy Czarnej. Tak. I jestem ciekawa, czy w kościele tym znajdują się organy. No oczywiście mogłabym to sama sprawdzić, ale jakby temat dzisiejszej audycji nasunął mi takie pytanie. A drugie jest takie, że chciałabym też wiedzieć, czy pan Szadejko w czasie swojego pobytu w Bazylei, oglądając dawne instrumenty, może pamięta, na pewno pamięta, w jakich miejscach się one znajdowały. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Ja też dziękuję. Pozdrawiam. To taka szybka odpowiedź. Oczywiście w kościele na Czarnej jest instrument. To jest taki instrument, który był zbudowany oryginalnie na początku XX wieku, ale po II wojnie światowej został przebudowany. To jest dosyć sporych rozmiarów instrument. On był używany też do celów koncertowych. Teraz obecnie chyba troszeczkę jakoś tak podupadł, bo nic tam się nie dzieje w tym kościele. Natomiast oczywiście jest ten instrument. I ten kościół zresztą też jest ciekawy, bo to jest jeden z takich kościołów. On nie jest w centrum Gdańska, a więc on nie został zniszczony w czasie II wojny światowej. Więc to jest taki neogotycki, oryginalny kościół. Właśnie ta szafa też taka neogotycka, więc to jest takie. To jest. Jeśli chodzi o Bazyleę, no to oczywiście tam jest cała masa różnych instrumentów i jeśli chodzi o organy, no to właściwie we wszystkich kościołach są różne instrumenty. Najsłynniejsze chyba są nie w samej Bazylei, tylko niedaleko w Aresheim. To jest instrument Andreasa Zilbermana w katedrze. Natomiast w samej Scholi, i to też był jakby jeden z elementów nauczania, ten inwentarz instrumentów, który tam jest. Dla muzyka grającego na instrumentach klawiszowych, no chyba nie znam innego miejsca w Europie, w którym byłoby takie nagromadzenie tak różnych instrumentów, właśnie od tych najwcześniejszych do zupełnie współczesnych instrumentów, co daje niesamowite możliwości poznawania tej estetyki brzmienia i też no, techniki gry na tych instrumentach, w zależności od tego, jaki repertuar gramy, z jakiej epoki, z jakiego kraju, jakiego kompozytora. Więc tutaj może w ten sposób odpowiem. Kiedy wspominasz właśnie ten czas twojej edukacji w Bazylei, w bardzo szacownej instytucji, jaką jest Schola Cantorum Basiliensis, to tak chciałem cię zapytać właśnie o porównanie tego potencjału, tych możliwości z czasów twoich studiów, twojej edukacji, a teraz, bo rozumiem, że jakby to było bardzo inspirujące dla ciebie po czasie studiów w Polsce, właśnie Bazylea i tamte instrumenty. Czy od tamtego czasu ta sytuacja się zmieniła? To znaczy, ty też jesteś teraz pedagogiem, uczysz. Myślę, czy młodzi organiści w Polsce mają znacznie większe możliwości teraz? Zdecydowanie jest dużo lepiej, ponieważ nie tylko ja pojechałem studiować do Bazylei, czy powiedzmy sobie ogólnie mówiąc na zachód, pojechało tam bardzo dużo muzyków mojego pokolenia i wielu z nich wróciło do Polski, jest teraz pedagogami w różnych uczelniach. Niektórzy nie wrócili, ale też wielu wróciło i to są fantastyczni muzycy, dobrze wykształceni i przede wszystkim mający właśnie to doświadczenie bycia w innym miejscu, poznania tego innego miejsca, tej innej kultury. I oni to doświadczenie przywieźli z powrotem tutaj do kraju i przekazują to swoim studentom i efektami tych właśnie tego poziomu jest to, że nasi, jeśli chodzi o muzykę dawną, nasi młodzi muzycy, młodzi artyści, mogę już tak mówić, bo to już jest jakby pokolenie, mam już tyle lat, że jest jedno pokolenie mniej, że ci młodzi artyści wygrywają najważniejsze konkursy europejskie, jeśli chodzi o muzykę dawną. To się nie wzięło znikąd, to się wzięło stąd właśnie, że oni mieli tę bazę już tutaj. Oczywiście korzystają jeszcze cały czas i jeżdżą tam za granicę, ale wydaje mi się, że ta inspiracja już jest tutaj na miejscu. No i też w dużej mierze bardzo często ta baza instrumentalna się polepsza, choć powiem szczerze, że do tego poziomu, który na przykład jest w Scholi, to daleko. Inną też stroną, która moim zdaniem tutaj troszeczkę w Polsce jeszcze nie domaga cały czas mimo wszystko, to jest kwestia dostępu do źródeł pisanych, do książek, do płyt, do nagrań, do nut. No ale nagrania to teraz wiesz, internet. Nagrań, tak, może nagrania rzeczywiście, ale jeśli chodzi o materiały takie źródłowe, no to tutaj faktycznie można by się, jeszcze aż takiego dostępu nie ma. No, jak sobie wspomnę, że w bibliotece w Bazylei to się wchodzi do biblioteki i chodzisz sobie pomiędzy półkami, oczywiście w katalogu szukasz utworu i czy tam jakieś książki, jakiegoś artykujesz, idziesz do tych zbiorów i po prostu wyszukując po numerach, bierzesz tę książkę, patrzysz, ale patrzysz na półce, jest jakaś inna książka, też ciekawa, bierzesz, i następna. I uważam, że to jest świetny sposób właśnie korzystania z biblioteki, niż taki, gdzie po prostu tylko patrząc na katalog, wybierasz i pani bibliotekarka ci podaje tę książkę. Chociaż bibliotekarze nie lubią wolnego dostępu. Ja wiem, że to jest dużo trudniejsze do zorganizowania, natomiast i do utrzymania zbiorów w porządku. Tak, natomiast zdecydowanie to jest dużo bardziej otwierające, bo przypadek może spowodować, że nagle wpadasz na niesamowity pomysł. Jest następny telefon, pan Tomasz z Warszawy. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem nawiązać do tej Bazylei i dowiedzieć się, gdyby pan opowiedział, jak to się, że tak powiem, stało, że pan z PWSM-u w Warszawie trafił do Bazylei na te przesławne studia, o tak bym powiedział. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Dziękuję. To była ciekawa historia, to był przypadek tak na dobrą sprawę, ponieważ ja planowałem studia w Niemczech. No ale wcześniej zdobyłem stypendium na kursy w Szwajcarii. Nie pamiętam teraz, jak się nazywała ta miejscowość. Jedne kursy odbywały się we Fribourg, ale to było gdzieś tam w okolicach Fryburga szwajcarskiego. I kurs był poświęcony trzeciej części klawieribung Jana Sebastiana Bacha. Ja akurat na swoim dyplomie grałem całą trzecią część klawieribung Jana Sebastiana Bacha. No jak pojechałem tam, to okazało się, że oprócz mnie jest jeszcze tylko jedna osoba, która gra utwory z tego. W związku z tym przez cały kurs, cały tydzień we dwójkę na zmianę grywaliśmy te utwory dla innych właśnie uczestników tego kursu, a wykładowcą był Jacques-Claude Sanders ze Schola Cantorum. No i To była taka luźna rozmowa, ja mu tam opowiadałem o swoich planach i też mówiłem, że no, kiedyś myślałem o studiowaniu w Scholi, no ale to jest raczej niemożliwe, bo to taki drogi kraj i właściwie to nie sądziłem, że to jest możliwe dla mnie w ogóle, żeby do takiej uczelni się dostać. A poza tym już jest dawno po terminie i on wtedy powiedział, no dobra, no to wyślij mi swoje dokumenty i zobaczymy, co się da zrobić. I 2 tygodnie później dostałem informację, że zostałem dopisany do listy egzaminacyjnej. 3 tygodnie później pojechałem do Szwajcarii, zdałem egzaminy, no i dostałem się do tej Schola Cantorum. No i wtedy dopiero się zaczęło myślenie, bo tak, no dobrze, dostałem się, ale co teraz? Znaczy, skąd wziąć pieniądze na studiowanie, bo to nie jest bezpłatna nauka w Szwajcarii. Nie tylko zapłaci się za naukę w tej Scholi, ale także no, trzeba się utrzymać tam. No i koledzy, którzy tam, organiści, u których nocowałem, o których zresztą też ten Jean-Claude Sanders zorganizował mi ten nocleg, powiedzieli mi, a to nie ma problemu, bo tutaj są takie czasopisma, jedno jest dla katolickiego kościoła, drugie dla protestanckiego, to zawsze są ogłoszenia pracy dotyczące organistów, czy tam jakichś muzyków kościelnych, nie powinno być problemu. Mówię, no dobra, no to przyjechałem na te studia jesienią, no i wertowałem te czasopisma, a tam żadnych ogłoszeń. No i po 3 miesiącach, kiedy już skończyły mi się wszystkie zasoby, z którymi przyjechałem, mówię do tego Jean-Claude'a, mówię, Jean-Claude, jeśli do świąt nie znajdę jakiejś pracy, to na święta jadę do domu i po prostu już nie przyjadę z powrotem, bo nie mam za co dalej żyć. No i wtedy nagle się okazało, że jakaś tam, któryś z organistów musiał wyjechać do Stanów i na rok potrzebował jakiegoś zastępstwa. No więc wszedłem na to zastępstwo i 8 lat w Szwajcarii. Zawsze szczęście jakoś sprzyja tym, którzy chcą, żeby im sprzyjało. Wróćmy do następnych pytań kwestionariusza. Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem? Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem? No oczywiście poza jakimiś ułomnościami fizycznymi, które by uniemożliwiały mi prawidłowe funkcjonowanie, to chyba prywatnie powiedziałbym, że największym nieszczęściem byłoby stracić wiarę, a tak publicznie to być przyczyną jakichś cierpień drugiej osoby. Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem? Znaczy ja lubię być tym, kim jestem i nie chciałbym być kimś innym, a jeśli już miałbym się zastanawiać i wybierać, to może chciałbym być potokiem, ale takim po niemiecku, w niemieckim języku. Takim Bächlein? Takim Bächlein. Bächlein. Kiedy kłamie? Kiedy prawda według mnie mogłaby być nie do zniesienia dla drugiej osoby, no a czasami też i stchórzostwa. Słowa, których nadużywam? Staram się nie nadużywać słów. Staram się, żeby nie traciły na znaczeniu, gdy je wymawiam. Dlatego też staram się nie mówić dużo. Może to teraz nie wygląda tak, ale zostałem zaproszony. Kiedy jestem zaproszony, to mówię. Jak nie jestem proszony, to staram się nie mówić. Ta audycja ma swoje wymogi, dlatego bohater jej jednak jest zmuszony do mówienia. Za chwilę wrócimy do wątków naszej rozmowy. Proszę Państwa, chciałem, żebyśmy posłuchali jednak teraz Hajduckiego Mikołaja z Krakowa. Gra Andrzej Mikołaj Szadejko. Hajducki, przypisywany Mikołajowi z Krakowa, albo tak sygnowany w źródłach, grał Andrzej Mikołaj Szadejko. Grałeś na organach? To jest na organach Humla w Olkuszu. To jest jeden z niewielu naprawdę zachowanych renesansowych instrumentów w Europie. Co prawda ten instrument został zbudowany na początku XVII wieku, ale jego technologia i stylistyka jest dużo, dużo bardziej konserwatywna. No i jakiś czas temu tam razem z Agnieszką Budzińską-Bennet, która też studiowała w Scholi Cantorum, razem żeśmy studiowali, nawet przez moment razem mieszkaliśmy w jednym studenckim mieszkaniu, gdzie każdy miał tam swój pokój i z Agnieszką i z zespołem Kraków Singers pracowaliśmy nad projektem zrekonstruowania mszy z tabulatury Jana z Lublina, bo to jest właśnie też paradoks na przykład tego źródła, że bardzo często wykonuje się te tańce, pieśni, które są tam zachowane, natomiast to jest margines właściwie tej twórczości, która jest w tym źródle. Większość to są utwory sakralne. Tylko problem z nim jest taki, że trzeba znać źródła wokalne tych utworów i wykonać je w technice alternatim, żeby w ogóle one miały jakiś sens, bo można oczywiście grać jakieś pojedyncze fragmenty, ale no one są skonstruowane tak, żeby tworzyć całość ze śpiewem gregoriańskim. No i No, to tylko powiem tyle, że myślę, że niedługo ukaże się bardzo ciekawa płyta z taką mszą zrekonstruowaną właśnie wspólnie z Agnieszką na tych organach w Olkuszu. I to będzie twoja pozycja fonograficzna numer? Masz w głowie? Policzyłeś? 33 albo 34. I w ciągu ilu lat nagrałeś tych 34? W ciągu 15. Płyty. Te 34 płyty? 15, tak. 15 lat. To wychodzi ile? To wychodzi średnio dwie płyty rocznie. Płyty, które nagrywasz właśnie i solo, i z innymi muzykami, z artystami, między innymi z Goldberg Baroque Ensemble, w dużej części eksplorują to, co jest związane z dawnym Gdańskiem, z dawną kulturą Gdańska. Muzykę, która tam funkcjonowała, która przetrwała do naszych czasów. Powiedz, jakie to jest źródło inspiracji? To znaczy, co ci się udało zrobić, a co jeszcze jest ciągle przed tobą, albo o czym bardzo marzysz, żeby z tej przestrzeni wskrzesić? Myślę, że udało się bardzo wiele, bo no jeżeli się weźmie pod uwagę, że rzeczywiście ponad połowa tych płyt, które nagrałem, to są płyty z tą gdańską muzyką, no to jednak jest to już jakiś zasób dokumentacji tego dziedzictwa dosyć spory i taki no też ułożony, w sensie, że można sobie wyrobić pewne zdanie, słuchając muzyki różnych kompozytorów na temat tego, jaką wartość, jaką jakość miała ta muzyka. Oczywiście chciałoby się więcej. Pamiętam, że w 2000, to był chyba 2008 albo 2009 rok, kiedy pani dyrektor Biblioteki Gdańskiej PAN zaprosiła mnie do współpracy i wtedy to się zaczęło od tego, że poprosiła mnie, żebym przygotował, zrobił kwerendę we współpracy z Agnieszką Kubiak, pracownicą Biblioteki Gdańskiej, zrobił kwerendę tych utworów i wybrał takie przykłady, które byśmy nagrali, które miałyby być przykładami dla katalogu online, który miał być stworzony właśnie w bibliotece z tymi zbiorami gdańskimi, muzykaliami. I że to miało być na zasadzie takie, że jak się patrzy na źródło, to można kliknąć sobie posłuchać. No i paradoks polegał na tym, że myśmy przystąpili do tej pracy, zaczęliśmy robić te nagrania, natomiast ten katalog nie powstał. I stąd się wzięła właściwie cała ta seria i to zainteresowanie tą muzyką gdańską, a jest to rzeczywiście no, nieprzebrane źródło muzyki wysokojakościowej z XVII-XVIII wieku. Setki utworów. Przez te właśnie 15 lat udało się premierowo nagrać, mi się wydaje, że grubo ponad 100 kompozycji. I to jest też chyba to, co jest dla mnie istotne. To znaczy, jeżeli już robię jakieś nagranie, to staram się, żeby to było nagranie czegoś, co jakby nie istnieje w fonografii, albo jest takim bardzo konkretnym pokazaniem, takim wejściem w źródło danego dzieła. Bo nagrywanie już rzeczy, które są nagrane. Ale to jest właśnie twój sposób na fonografię i sposób na działalność? To znaczy jest, tak, sięganie po to, co jest premierowe i jakby tutaj unikasz konkurencji? Nie, to nie jest kwestia unikania konkurencji, bo no, gram utwory Bacha, gram utwory Händla, Haydna, Telemana, są na YouTubie nagrania, pokazuję też, ale to też robię w ten sposób, że no, trochę na zasadzie takiej, że dobrze, zróbmy nagranie Bacha. I nagraliśmy Bacha na przykład, kantatę Weihenklagen, Sorgensagen, ale tak nagraliśmy, że wydaje mi się, że to jest najbardziej takie źródłowe nagranie, w sensie najbardziej zbliżone do tego, w jaki sposób Bach mógł grać tę kantatę, kiedy ją wykonywał w kościele świętego Tomasza w Lipsku. Akurat tak się składa, że myśmy ją nagrywali w Świętej Trójcy w Gdańsku i tam jest lektorium muzyczne, jedyne w Polsce zachowane, jedno z niewielu w Europie. I to jest taki element architektoniczny i te organy, które tam są przy tym lektorium, które teoretycznie Bach, jak grał tę kantatę, to też z wielkimi organami. I też właśnie, że ci instrumentaliści, wokaliści otaczali ten instrument i grali po prostu z empory muzycznej. No i tak staraliśmy się to robić. I ja też właśnie w ten sposób podchodzę nie tylko do nagrań, ale też i do grania w ogóle muzyki. Żeby pokazywać to, co jest nieznane, w tym względzie, że no, znamy tych najważniejszych i troszkę jak na zasadzie Mamonia, że lubimy to, co znamy, natomiast nie zdajemy sobie sprawy, że tych mistrzów, ludzi, którzy naprawdę zrobili genialne utwory, jest bardzo wielu i oni czasami są no, po prostu niesłusznie, nie wiem, to jest jakiś splot wydarzeń historycznych, ekonomicznych, które spowodowały, że ich nie znamy. Warto ich przywrócić i to jest zadanie, które sobie gdzieś tam na początku mojej kariery fonograficznej przyjąłem. Chciałem powiedzieć, że może poznasz po głosie naszego następnego gościa, słuchacza, który do nas zadzwonił, ale może przedstawię. Pan Piotr Kusiewicz. Dzień dobry, panie Piotrze. O. Dzień dobry. O. Witam. Cześć, witam bardzo serdecznie obu panów. Cieszę się, dziękuję ci, Andrzeju, że do mnie dzisiaj rano wysłałeś SMS-a przypominającego o tym spotkaniu w Cafe Muza i z radością oczywiście otworzyłem radio i zacząłem tego słuchać. I powiem ci, mimo tego, że się tyle lat znamy, to jednak wiele ciekawych rzeczy uświadomiłem sobie na temat twoich dokonań i tego, co robisz. A jak wspominałeś o Kościele na Czarnej, to przypomniały mi się czasy, kiedy pan Falkowski, o którym wspominałeś, twój jeden z pierwszych pedagogów, który właśnie tam był organistą i nieraz miałem okazję go słyszeć nie tylko podczas mszy, ale również jak ćwiczył na instrumencie, bowiem on w podobnych czasach studiował jak i ja. Ale chciałem ciebie o jedną taką rzecz zapytać. Otóż nasza współpraca zaczęła się jeszcze w czasach świętej pamięci Krzysztofa Drzewieckiego, organisty i śpiewaka z Bydgoszczy. Potem mieliśmy też okazję razem występować i z radością przyglądam się temu, co robisz, jeżeli chodzi o twoją fonografię, kiedy nagrywasz dzieła oratoryjno-kantatowe, to zawsze w sposób kapitalny dobierasz solistów. Powiedz mi, co jest takim kluczem podstawowym, według którego dobierasz tych solistów? Bo te wybory są zawsze bardzo dobre i interesuje mnie to, czym się kierujesz? Co jest dla ciebie najistotniejsze właśnie, jeżeli chodzi o głos ludzki, o osoby śpiewające? Dziękuję bardzo, panie Piotrze. Pozdrawiamy bardzo gorąco. To bardzo ciekawe pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie, Piotrze, jeśli tak mogę, bo znamy się z Piotrem Inaczej nie powinieneś. Już nie pamiętam od ilu lat. W każdym razie rzeczywiście no, to się wiąże z tym, że ja studiując w Schola Cantorum też odbyłem naukę śpiewu. Sama nazwa wskazuje tej uczelni, Schola Cantorum, czyli Szkoła Śpiewu i tam jest tak, że ten śpiew jest automatycznie dla wszystkich, no ale powiedzmy sobie szczerze, że to jest czasami tylko proforma, w sensie, że rzeczywiście tam ludzie mają ten jeden semestr czy dwa semestry tego śpiewu, ale to tylko po to, żeby właśnie troszeczkę się rozruszać. Natomiast ja akurat będąc ostatnim studentem Richarda Lewita, tamtejszego profesora śpiewu, który notabene wykształcił takich śpiewaków jak Andreas Scholl czy Gertürk. On no, zaszczepił we mnie, znaczy pokazał mi w ogóle, co to jest śpiew, na czym polega ten śpiew i uczył mnie tego, że tak na dobrą sprawę ten śpiew to powinien być tak naturalny jak oddech. I śpiewanie nie powinno być niczym więcej, oczywiście tutaj z pewnym no, jakby ograniczeniem epoki, ale niczym więcej jak jakimś takim podkreśleniem tekstu, który mamy dla kogoś powiedzieć, że to jest jakaś wypowiedzenie tych emocji, które są w tekście i że ten śpiew ma pomagać temu tekstowi. I czyli klankredy takie. Takie klankredy. I wychodząc z tej idei i jakby kształcąc się w tym zakresie i wiedząc, jak to ma być wykonane, no właśnie szukam zawsze takich muzyków i takich artystów, którzy mają ten klankredę, taką wymowę śpiewną, tak bym to nazwał, gdzieś tam w sobie i po prostu no, udaje się. No tutaj oczywiście z jednej strony ja to gdzieś tam planuję, ale z drugiej strony no powiedzmy sobie szczerze, że to też jest tak, że bardzo często jest to szczęście, że akurat na przykład z tych grupy muzyków, artystów, których chciałbym, żeby wzięli udział, ktoś ma czas i może wziąć w tym udział i no, na ogół tak się składa, właściwie zawsze się tak składa, że ci muzycy, jak już się spotykają razem, ta czwórka solistów z nami, to się okazuje, że gdzieś tam znajdujemy wspólny język, no i z tego powstają właśnie te nagrania. Ja wiem, że jeszcze czeka następny telefon, ale jeszcze następne pytanie. Ulubieni bohaterowie literaccy? Ulubieni bohaterowie literaccy... Starsi panowie dwaj. Dobrze. A no, tych bohaterów byłoby więcej. Może być Miętus z Ferdydurke albo Pan Kąsienica z Alicji w Krainie Czarów, a teraz chyba obecnie to Chris Kelvin z Solarisa Lema. Stanisława Lema. Ulubieni bohaterowie życia codziennego. No i tutaj chyba bym nie chciał wymienić jakiegoś bardzo konkretnego, bo wydaje mi się, że to są ludzie, których spotykam na swojej drodze i widzę, jak oni walczą o siebie i o swoje sprawy bez ofiar w ludziach. O tak bym określił chyba. Unikając ofiar w ludziach. Czego nie cierpię ponad wszystko? Głupoty, w tym własnej, z której wypływa bardzo wiele innych różnych przywar. Dar natury, który chciałbym posiadać. No tak, tu się zastanawiałem nad tym, ale wydaje mi się, że chciałbym umieć pływać jak ryba w wodzie. A jeszcze nie pływasz jak ryba w sensie, jak ryba w wodzie, ryba czyli w wodzie. Po prostu w wodzie. Mieć skrzela i pływać w wodzie. To jest taki świat, który jest tak nieodkryty. My tam sięgamy gdzieś daleko do gwiazd, a właściwie nie wiemy, co się dzieje bardzo niedaleko nas. I jeszcze pani Urszula z Grodziska, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się z takiej audycji, bo człowiek dojrzewa do słuchania organów i podziwiania tego instrumentu. Myślę, że pan dużo też powiedział ciekawych rzeczy o podróżach, które są i źródłem wiedzy i inspiracji muzycznych, bo przywędrował pan i Szwajcarię, myślę, że był pan w Sion, ale Francja, Niemcy, na pewno Włochy, Hiszpania czy Dania mają czym się popisać, jeśli chodzi o organy w kościołach i na pewno wiele pan poznał i poznał ich brzmienie. Natomiast tutaj wszystko zaczyna się od jakiegoś szumu powietrza. Ja pamiętam takie organy w Orawce, we wsi, do której jeździliśmy na wakacje, gdzie kalikowanie tak zwane odbywało się prawie że ręcznie. I z tego szumu powietrza powstaje jakiś wyraz, masa brzmieniowa. I te brzmienia docierają do bardzo, bardzo mocno. W zasadzie dla słuchacza są wyrazem wielkiej siły, masy, potęgi. Chciałam pana zapytać, jak pan jako artysta, muzyk czuje się przy takiej szafie organowej, 4 klawiaturach, 4000 piszczałek, kiedy pan nad tym panuje? Czy czuje się pan jak dyrygent, czy jak król, czy jak Napoleon? W każdym razie jest to coś, co wymaga niesamowitego opanowania i wiedzy i tych różnych piszczałek, która może i dlaczego tak, a nie inaczej zabrzmieć ma w tym wnętrzu i w tych okolicznościach. Bardzo podziwiam organistów bo nam się czas kończy. Wyrazy szacunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Ja może krótko odpowiem. Krótko, bo mamy czuję się bardzo mały przy instrumentach, ponieważ to jakość i wielkość instrumentu nie zależy od jego fizycznej wielkości i to jest zawsze tak, że mały instrument może być wielką inspiracją, nie tylko wielki instrument, który powala swoim brzmieniem i to jest zawsze takie spotkanie teraz, kiedy też jakby no, zajmuję się też i budownictwem organowym i tak dalej. Wiem, że to jest zawsze efekt pracy setek ludzi, którzy poświęcili swój czas, swoje umiejętności. Także no, czuję się zawsze takim troszeczkę szczęściarzem z jednej strony, a z drugiej strony no, takim małym człowiekiem, który może zrobić z tej maszyny, jaką są organy, instrument muzyczny i staram się to robić na swoich koncertach. Jak chciałbym umrzeć? Szybko. Obecny stan mojego umysłu? Takie rozedrganie i oczekiwanie. O, jesteś skupiony. Błędy, które najczęściej wybaczam. To są błędy chyba niezawinione. Co masz w najbliższych planach? Ostatnia minuta naszego spotkania. W najbliższych planach festiwal. No właśnie, festiwal Organy Plus już za tydzień się rozpoczyna. Zapraszam serdecznie do Gdańska. 6 fantastycznych koncertów, w tym właściwie wszystkie, większość premierowych, w tym premiera utworów Johanna Daniela Puklica, jednego z najciekawszych kompozytorów polskich, tak bym to określił, XVIII wieku, bo Gdańsk należał do korony polskiej i jednego z najciekawszych europejskich, nieodkrytych jeszcze kompozytorów w Gdańsku. Zapraszam. A do Moniuszki powrócisz? Jeżeli będzie taka okazja, to bardzo chętnie, bo Moniuszko jest, jakoś zdobył moje serce i fajnie by było jednak też i w Polsce, i za granicą pokazać taką Moniuszkę w taki sposób, w jaki prawdopodobnie ten Moniuszko chciałby być pokazywany, ale wydaje mi się, że już teraz nie mamy specjalnie czasu, żeby rozwinąć ten temat, a to bardzo, bardzo ciekawy temat. No. Może w takim razie musimy się umówić na następne spotkanie. Bardzo ci dziękuję, Andrzeju, za wizytę w naszej audycji, Cafe Muza. Andrzej Mikołaj Szadejko był jej bohaterem i gościem. No i żegnamy się, proszę państwa, już teraz. To znaczy ja nie do końca, bo spotkam się z państwem o 12 jeszcze w innej sprawie. Obraz realizował Grzegorz Adamczyk. Wydawcą audycji był Karol Furtak. Zrealizowała dźwięk Agnieszka Łukasiewicz. W imieniu wszystkich na razie mówię do usłyszenia. Cafe Muza.